Zanim namaluję obraz, muszę go widzieć w wyobraźni. Muszę mieć natchnienie. Obraz może w swej fazie końcowej sprowadzić pierwotną wizję w złym kierunku. Zdarza się, że niszczę go. Kiedy byłem młody, 2 lata mieszkałem u dziadków, w małym domku nad rzeką Skrwą. Pewnej nocy zbudziłem się pełen niepokoju. Za oknem, w księżycowej poświacie, jawiła się łąka. Spojrzałem na siebie i widzę wyrastające z mego ciała włosy. Im więcej włosów, tym większą euforię odczuwałem. I gdy drugi raz spojrzałem przez okno, poczułem zew, aby przez nie wyskoczyć. Wyskoczyłem. Szalałem na łąkach w jakiejś dziwnej szczęśliwości. Po jakimś czasie wróciłem do domu, zasnąłem. Od tamtego czasu sam nie wiem, czy to była jawa, czy sen. U mnie wszystko wzięło się z dzieciństwa. Jest jednorodne. Ja się wychowałem jako dziecko na Grodgerze, na Chełmońskim. Bawiłem się pewnego dnia przy sośnie. Zabawa przeistoczyła się w niezwykłe chwile szczęścia. To było dla mnie mistyczne przeżycie. Trzyma mnie moja wewnętrzna prawda. Nie umiałbym być kimś innym. Jestem jednorodny. I w sensie bytu, i w sensie sztuki. Sam nie ilustruję scen biblijnych. To nie jest ilustracja zdarzenia. To jest moja interpretacja prywatna. Temat pomaga mi go sugestywnie prowadzić. Rozchwiały się szumne gałęzie wahadła, snem trącone, i wybiła zielona godzina. Wynijdź, lesie, z swej głębi. Ty nasz i nie nasz. Czyjaż dusza w twe gałęzie znowu się zapadła? Czyjaż twarz się strumieniom twoim przypomina? Jeszcze moja przed chwilą, już niczyja twarz. Jedni wciąż milczą, inni znowu wrzeszczą, a ja chcę czasem powiedzieć coś szeptem. Bliższa jest mi postawa rysunków naskalnych Vlaco i Altamira niż postawa postmodernistów. Tamci pierwsi byli przepełnieni ekspresją, bojaźnią, prawdą, a ci drudzy szukają nowości. Każdy twórca, który przetrwa, to jest ten, który ma jedną twarz. Kobieta jest obdarzona niezwykłą intuicją. Konwencja i trendy dają niektórym twórcom komfort psychiczny, bo jest się w kręgu, jest bezpiecznie. To jest bardzo wygodna pozycja. I to jest nieszczęście sztuki. Trzyma mnie moja wewnętrzna prawda. Nie umiałbym być kimś innym.
Ja noszę się z zamiarem namalowania obrazu, portretu Hioba. To jest antybohater naszych czasów. Żaden współczesny system nie zaakceptuje postawy Hioba wobec rzeczywistości. Polały się łzy me czyste, rzęsiste. Na me dzieciństwo sielskie, anielskie. Na moją młodość górną i durną. Na mój wiek męski, wiek klęski. Polały się łzy me czyste, rzęsiste. Dla mnie największą wartością jest duchowość człowieka, która jest dziś na marginesie. Ludzie, którzy są nadwrażliwi, nieprzystosowani, są najwłaściwsi. Bliscy ideału człowieka, a ci racjonalni, praktyczni, nazywani są psychopatami. Ten model dezintegracji pozytywnej mi odpowiada. Miłość jest substancją świata. Przestrzenią świata jest miłość. Ja po prostu płynę, śpiewam, malując. Chcę wyśpiewać tę swą piosenkę do końca.